Operze Śląskiej w Bytomiu czas na premierę. To napój miłosny. Skąd wybór tego właśnie tytułu? To jeden z 20 najpopularniejszych tytułów wystawianych na światowych scenach operowych, więc dlatego ten tytuł. Poza tym ten tytuł jest radosny, wesoły i już mamy dość takich poważnych, monumentalnych, wielkich dzieł. Chcieliśmy pokazać coś innego i ten tytuł zagości na stałe w naszym repertuarze i właśnie takie zamówienie, można powiedzieć, złożyłem u pani reżyser i takich artystów żeśmy zaprosili, żeby gwarantowali to, że publiczność dobrze się bawiła w teatrze. Pani pracuje bardzo dużo za granicą, w Polsce niezwykle rzadko, a w Operze Śląskiej po raz pierwszy. Po raz pierwszy, tak. I bardzo, bardzo się cieszę z tego spotkania tutaj, gdyż jest to naprawdę fantastyczna opera z bardzo utalentowanym, ciepłym, chętnym do pracy zespołem, a to jest dla mnie najważniejsze na świecie. Dobra wola i chęć wejścia w te bajkowe światy, które razem tworzymy. Jaki pani znalazła pomysł na tę właśnie inscenizację? Ogólnie taką inspiracją estetyczną tutaj był film Wes Andersona Grand Budapest Hotel, co wydaje się, myślę, będzie bardzo oczywiste, jak tylko państwo zobaczą kostiumy i ogólnie cały nasz setting. Natomiast jak mówię, to jest tylko inspiracja estetyczna, to nie znaczy, że my jakoś redefiniujemy tą operę, że opowiadamy ją jakoś zupełnie inaczej. Nadal trzymamy się tego naprawdę bardzo dobrego libretta operowego, nadal śmiesznego, nadal komicznego i raczej no prostej i bardzo aktualnej nadal historii miłosnej. Pani rolą Adiny debiutuje w roli solistki Opery Śląskiej. To duże wyzwanie, jest stres? Stresu nie ma, ale jest duża mobilizacja jednak do tego, żeby pokazać, że jest się wartym tej sceny. No mam nadzieję, że ta kreacja i następne, które będę miała tutaj możliwość przedstawić w tym sezonie, będą ciekawe i zapraszam państwa serdecznie do śledzenia repertuaru Opery Śląskiej. Mam nadzieję, że coś ciekawego się znajdzie jeszcze z moim udziałem. Telewizja Katowice, bardzo proszę. Andrzej Lambert również w tym tytule Opery Śląskiej się pojawia, jak zwykle jako amant, no. Och, masz ci los, znowu jako amant. Jaka będzie droga do serca twojej ukochanej? Jak to prosta, trzeba ją ubić. A na czym polega popularność tej opery? Bo to jeden z najczęściej wystawianych tytułów na świecie. Popularność, myślę, że zabawna historia, przede wszystkim komizm wszystkich postaci, świetne, doskonałe libretto, no ale jeszcze lepsza muzyka Donizettiego. This juxtaposition is very special. To wyjątkowe dzieło także dla orkiestry, ponieważ Donizetti był co prawda Włochem, ale jego nauczycielem był Niemiec, stąd orkiestra u Donizettiego ma bardzo specyficzne brzmienie. Chyba już czwarta realizacja tego tytułu w mojej karierze i szczerze wydawało mi się, że już nie chce mi się więcej tego śpiewać, ale ze względu na realizatorów i na teatr, w którym bardzo lubię śpiewać i w którym często goszczę, za co też dziękuję dyrektorowi, wiedziałem, że to będzie super przedstawienie i tak mi się wydaje, że właśnie tak nam się udało go wyreżyserować, bo jest jednak cały czas mamy jakieś niespodzianki. Nadal nas to bawi, tak? Minęło tyle lat, a my się ciągle z tego śmiejemy gdzieś, bo takie historie się ciągle dzieją, no. Jak w komedii romantycznej. To jest komedia romantyczna czasów romantyzmu. To jest takie Notting Hill, Cztery wesela i pogrzeb tamtych czasów. Ja to tak widzę. Dlatego ten tytuł sam w sobie, nie moja reżyseria, tylko ogólnie tytuł, jest tak popularny. Ja myślę, że to jest opera, która jest przede wszystkim łatwa w odbiorze, która jest radosna, która jest wesoła. Jesteśmy zalewani zewsząd różnymi przykrymi informacjami, więc
myślę, że to jest piękne, że możemy w operze chociaż na chwilę oderwać się od tej rzeczywistości, od obowiązków i po prostu dobrze się bawić, a taka jest ta opera.